Dobra, twoje pieniądze są centra. No ale wiesz, że ja tym już nie dysponuję. Jak to nie dysponuję? Nie wiemy. Dawaj. Coś tam same. Dawaj. O! Zajmij się tym pietroniczy, ja tym z tyłu się zajmę. Dobra. Siema, nawet zawitam was w kolejnym odcinku z GTA 5 Kryminalisty na kanale. Zostawcie sobie suba oraz łapkę w górę, żeby było więcej tych filmów. A my co widzę, jesteśmy już tutaj w chacie po wczorajszej akcji, gdzie oddaliśmy białemu nasz karabin MK2, który ma on znaleźć schemat swój i spróbować nam odwzorować to. Jeżeli nam się uda, widzowie, to będziemy w posiadaniu naprawdę potężnej broni. A my co widzę, jesteśmy w chacie i ubrałem na siebie bluzę dzisiaj. Jak widzicie, nie bez powodu. A wiecie dlaczego? Bo do Los Santos spadł śnieg. Kto by się tego, widzowie, spodziewał? Ja nie. W Los Santos śnieg. Co jest, widzowie? To jest coś, czego w Los Santos nie widziałem mega, mega długo. Ale co, widzowie? Są dzisiaj sprawy takie i takie, srakie, fakie. Między innymi, widzowie, dzisiaj chciałbym sprzedać BMW. No cóż, widzowie, fajne auto, przyjemnie mi się nim jeździ, ale po prostu spotkałem, widzowie, taką bestię znalazłem. Jak to zobaczycie, widzowie, po prostu powiedzicie: Jacob, ty to jesteś debilem, ale dobrze robisz. Tak będzie, widzowie. A co teraz? Wydaje mi się, że najlepszą osobą, która mi pomoże w sprzedaniu BMW, będzie Harry, więc dzwonimy do niego, widzowie. No, widzowie, mamy tu numer Harry'ego i dzwonimy. Halo? Siema, specjalisto. Potrzebuję sprzedać furę. No to zaraz mogę do ciebie przyjść, jak chcesz. Mówię. Dobra, to przyjedź. Dobra, będę zaraz, elo. Spoko. Widzowie, zaraz będzie specjalista od sprzedawania aut. Widzowie, zapomniałem powiedzieć, że dostałem informację, że czekają w moim i Kennego biznesie, czekają pieniądze moje. O kurde, widzowie, kto to? Ty, nie pomyliły ci się działki, ziomek? To ja, głupku. Aha! Ty, stary, co to jest za fura? No przez siebie musiałem zmienić. Ale na jak przez... A, no tak, bez gitu. Ty, ale w ogóle, stary, taki się Los Santos. Komasz to? Komasz to? Komasz czacze bacze? Młodzież. Dobra, stary, słuchaj, wsiadaj, bo muszę sprzedać furkę tą. Jeszcze do tego muszę odebrać kasę z mojego ikonego biznesu, więc się tam na początku przejedziemy. Dobra. A tak realnie myślisz, za ile przejdzie? Kupiłem to za chyba za 100 po przecenie u dziadka. To za ile by przeszło używane? Używane bite kilka razy, to myślę, że 70-80. Poczu. Nie, tak 70-80 za taką furę to nie najgorzej. Mogę ci potem pomóc zostawić, jak chcesz. To pomóż. Ale powiem ci, taką perłę znalazłem. Normalnie. Co takiego? Stary, zobaczysz. Widzowie, ja wam jeszcze tego nie powiem, ale wy to zobaczycie dopiero później, jak pojedziemy kupić to auto. Ale powiem, widzowie, Haremu, a wy się dowiecie zaraz. Stary, jadę kupić amerykańskie, no, takie. No. Ile? Co ile? Ile pieniędzy? Jabłek? Pieniędzy. Stary, to chyba było 70 na ogłoszeniu? Dosyć tanio, w sumie trochę podejrzane, ale... No, ale to 2021 rocznik. No to i tak tanio, ale dobra, no potem się przejedziemy, zobaczymy. Plus to jest na wyprzedaży, to, wiesz, takiej masowej, to wiadomka, że będzie taniej niż u prywaciarza. No ta, no dobra, no to pojedziemy, zobaczymy. Czy wjadę na autostradę, będzie stary się przetrasza. Trasza, trash. No ale co wiem, Jacob jedzie na autostradę, będzie się przetrasza. Ej, pojedzie ci wierszyk? Nie, no szkodzi mi to. Pojedzie ci wierszyk. No dawaj. Co mnie to pocisk. No dawaj. Pojedzie ci... No. Ciągnij Mikołaja. No bo swoich nie masz chyba. O, cholera. No i... auto, tyle poszło. Wyjechałeś mi. Nie, co ty robisz? Tata kupił. Tata kupił. Przecież to ojca nie masz, widać po twarzy. Przecież... Nie wyzywaj mnie. No i co teraz? Harry, sprawdź. Dobra, o kurde. Dzwoń po policję, no. Ty, czekaj, zadzwonię po tego, po Jacka. Weź go obudź. Dawaj, syn. Dobra, weź go obudź. Po Jacka zadzwonię. Ta nie w auto mi. Parkujemy. Weź przeparkuj tego złomu. O, co tam? Ty, mam słuszkę. Jedę na stację. Ale to B i stacja. Podjedziesz? Ale która stacja ta od... na tego, na... no jak się wyjeżdża z paleto? Taka... Czemu tak nie odbija? Czemu? Chyba ta, nie wiem. Dobra, dobra, to już jadę. Spoko. Dobra, zjeżdżaj na stację, młody, Harry. No. Jak to mówią, BMW, będziesz miał wydatki. No i mają rację. Niestety, dwie BMW-ki się spotkały. Przy pana, przepraszam pana. Nie wypłacaj, gówniarzu. Kiedyś przyjedzie, wyjaśni. Zapłaci. A to i zapłaci. Spokojnie, już jedzie policja. Gdzie? Nie, to już nie zarejestrowana jest. To dopiero wyjechało. O, ciekawe. I sobie, Jezu, ale my jakimiś gówniarzowi robimy. Ty, Jake, sytuacja była taka, no, że jechałem po autostradzie, on mi ze stacji wyjechał. No tutaj wymuszenie pierwszeństwa według mnie. Jeszcze sprawdzimy kamery ze sklepu, bo chyba jakieś tu są. Ty masz kamerkę? Zarejestrowane jest auto. Czy tutaj w aucie? No chyba mam, weź sprawdź. No.
Czekaj, tu obejrzę to. Jak no, maskę stary, zobacz. Maskę zobacz. Tu masz na testy rozdzielcze. O kurde. No, sprawdź się zarejestrowanego auto. O kurde. Sprawdź się, mam w ogóle lat. Weź go wylegi. Dobra, czekaj. Dobrze, dokumenty. Daję. Mega. Ja pierdzielę, widzowie. Dobra, skaczemy po burgera? Harry? No, chodź. Dobra. Nawet dobra, widzowie. Wrócimy. Nie wiem, ja pierdzielę. Dobra, dawaj. Nikogo nie ma. To sobie po prostu weź. Mam sobie wziąć. No, jest taka osoba. Co ty się pultasz? O kurde, ty tak ojczulek, przecież ojczulek to jest młodszy od tego chłopa. Chyba to. Tatusiu, bo pan mi wyjechał specjalnie. Pan mi wyjechał, wymusił mi pisieństwo. Ja wyjeżdżałem i we mnie uderzył. Trzeba. Nie no, tatuś, źle się czuję. Źle się czuję. Nie zła, jak to stary, co? Ale... Stary. No. Trzeba. Mógłbym tutaj tak, prosić? Tak. Gdzie tutaj jest naklejka z tego, że to jest w ogóle zarejestrowany pojazd? O cholera, stary! Tego wdupcyliśmy. Taką tablicę teraz na AliExpress mogę zamówić, ty. Co? Coś tu się stało, nie wiem, byłem się wysilać. No, pański Sanalek, tak powiem, to ja nie wiem, gdzie on wygrał to prawo jazdy, ale wymusił pierwszeństwo i, że tak powiem, słuchaj pan, albo to załatwimy teraz jakoś, albo co, do sądu lecimy. Nie, no ja do nawet tablic nie ma. Tatusiu, ten pan kłamie. No, bo Jake, może się dogadamy jakoś z nimi. No ogólnie to tutaj samochód by tak normalnie to już jechał na tego, na parking policyjny. Na 48. Dobra, ale to jakiś młodziak, weź mi z nimi dogadajmy. Harry, ile ty by koszty wyniosły tej mojej auty, tego mojego auta? Za naprawę. Bo to jest przód tylko walnięty, to? Ale no, proszę, no. Ale pan mi stawy później pisieść, bo tutaj pan wyjechał, nie, to... ja nie wyjeżdżał. Ma pan tu policjanta, pan sobie pogada z policjantem, on zna lepiej prawo. Za gówniarzy. Dobra, już. Przepraszam. Powinna przejechać. Wymiany, pewnie trochę silników sprawdzony, maska do wymiany no ogólnie. Ten przód cały do zrobienia, wiesz. No ile to, ale to ile? No nie wiem, około, no. Tysiące. Z 10? Tysiące jakoś. Z 10? Myślisz, że się zmieścimy? Myślę, że jakoś tyle. Dobra, czekaj, no. Trzeba do nich zagadać. Dobra, ojca tu poproszę, bo pana syn to ewidentnie jest kompetentny do rozmowy. No nie wiem, ten mój syn to po prostu jest tragedia. Dobra, proszę pana, umówię się tak. Nie rozpoczniemy żadnego toku, jednakże naprawa będzie kosztować 10 tysięcy. Umawiamy się tak, pan zapłaci 7 i można po prostu zapomnieć o sprawie. Dobra, to ile mam czasu, żeby panu to dać, bo przy sobie nie mam takiej gotówki. No nie, ma pan tu bankomat. No dobra. Dobra. Ale wydaje mi się, że damy radę tym pojechać pana, jeszcze. Przepraszam. To. Weź pozycję swojemu policjantowi, dobra. Żeby wpisał... Ty, Jake! Przepraszam pana! Jasne, no, dobrze. Ty daje się pojechać chwilę, czy nie? Tak, jakby to ja słuchajcie tego. Ale nie odpadła ci żadna rzecz taka, ten, nie? Nie, ale maska czuje zaraz pleci. To na mechanika szybko dojedziemy. Zobacz, jak będzie się dało domknąć maskę, to możecie tym jechać bez problemu. Dobra. Ma pan te 7? Ja pierdzielę, widzowie, taka sytuacja. Jeszcze trzeba na mechanika dać. Ma pan to 7? No mam. To. No da. No to proszę bardzo. Dobrze, dziękuję. Dobrze, dziękuję. Zostaliśmy 7 tysięcy. No ale jak to my się będziemy zwijać, to możesz jeszcze coś, bo wiesz, nie ma jej auta zarejestrowanego, to już w ogóle inna sprawa. No tak. Dobra, to my się będziemy zwijać. Trzym się. Auto i tak na lawecie do domu wraca, nie? Ja pierdzielę, co ty... Że jak kupiec sprawdzi miernikiem lakieru ten przód, to będzie pewnie się targować sporo, ale... Zobaczymy, no, chyba zrobię jakiś nieobar totalny. Dolarki. Gdzie ty dobra, jedziesz? Stary. Przecież na... Ale to ale też słuchaj. Jest mechanik, no. Nie. Ja znam lepszego. Nazywało się Auto Exotic. To się otworzyło, stary, kiedy mi nie było przez ten miesiąc. Nie zauważyłeś tego? Nie, bo nie jeżdżę tam. A gdzie to jest w ogóle? No to jest koło policji Winewood. Nie wiem, nie jeżdżę tamten, także nie wiem. No ja tam mi GPS pokazywał, wracając stary, to w ogóle nasza była wina trochę. Czemu? Co ty gadasz? Ja zawalałem 150 na godzinę. No prędkość to za dużo, ale i tak wyjechał ci, wymusi pierwszeństwo, także to jest jego winy. Jakby troszkę wina z obu stron. Szkolwiek idę dostałeś wtedy zwrócenie pieniędzy za naprawę, znaczy na plus. Dobra. Nie wiem, czy tu jeszcze nie trzeba lekko wyklopać. O, bez kitu maska mnie odlatuje z tyłu. Pa, jak gibam, to maska leci o, cholera, stary. Widać, jaka nie maska. Dobra, twój ojciec. Aha. Bo ja mam trzeci pas, stary, jestem lepszy. Nie wiem, jak to się robi.
No i pa, stary, to jest tutaj, po lewo, widzisz? A co jest? Ty no po! A, druga, druga by była. Dobra, teraz zajadę. Ty myślisz, że mogę wjechać? Dzień dobry, w czym państwu pomóc? No widzi pan auto, możemy zaparkować w środku? Tak, proszę, tutaj. Będzie dobrze. O, tutaj będzie dobrze? Tak, 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 będzie tam. O, stary. Dobra, to opowie mi pan, co tu się stanęło? No, jakiś młodziak by mu się na pierwszeństwo przywalił, no i co? Widzi pan co do wymiany, no. Ło, panie, to cały przód tutaj. To jeszcze pewnie trochę silnik dostał, pewnie chłodzenie. Radiator też pewnie trochę dostał. No, panie. To trochę pana będzie to kosztowało. A ma pan dobra, ubezpieczenie? Ile? No, jakieś no, tam powinno patrzę... być. No, chwilę, już sprawdzę. Zaraz wracam. Ty stary, bo ja kupowałem od dziadka. Ale choć dupa nie jest rozwalona. Och, tyle dobrze. Zderzak widziałem, też odlatuje lekko. No, no ma się taśmę sklei. Też było wcześniej klejona. Dobrze, to jest M4, jak tak? Jak się mówi na pretytę. Tak. Dobra, to, na kroplówkę. To tak naprawdę bez to jest tak, maska do wymiany, przeniserzek do wymiany, płotniki też, bo one nie dają się do regeneracji kompletnie. Radiator, tu muszę sprawdzić jeszcze, ale tak na oko patrząc, to wyjdzie około, no nie wiem, 8 do 12 tysięcy nawet, jeżeli będzie coś mocno silny. O, tak ma pan, muszę zobaczyć. To chwilę. No, no powiem dokładnie, bo jak... chyba będzie około 12 tak bardziej. Dobra. A był jakiś problem? To... jaka jest... Nie. Oj, to ja proponuję... mam jeszcze, żeby tutaj opony zmienić na zimowe. Tak. A no to też można. A to na letnich jeździcie w zimę, państwa popali. No to... na dzień śnieg spadł, także... na dzień. Szyk! O kurde. Dobra, to ja zostawię te 12 i pan... ja... kiedy dobrze mogę przyjść? No tak naprawdę zobaczymy jeszcze, może tak... nie wiem, 3-4 dni zobaczymy jak z częściami, co najwyżej się z panem skontaktuje, dobrze? Dobra, to ma pan tutaj te 12 i ja jak przyjdę, to ewentualnie dopniemy wszystkie, jak coś jeszcze trzeba będzie zapłacić. Kubowska, co mi się zdarzyło? No widzi pan, śnieg spadł z dnia na dzień i stało się. Nie, muszę dobra. Idziemy? To my już... dobrze. To jest... możesz się podpisać? Ja tutaj zostawię dokumenty. No proszę moje tutaj. Albo proszę tutaj. Do biura. Dobrze, trzeba podpisać formalności i jesteśmy wolni. Dobrze, dobrze. I jedziemy auto kupić. To poproszę pod... to tutaj widzi pan. To tutaj, no, tutaj i tutaj. Pyk. No już wszystko. No to dobrze. Dobrze, to... no to pan kiedy przyjdzie? No nie, może pan mi dać numer telefonu, co zostawiłem tutaj, pan może dać znać SMS-em. Dobrze, dobrze, do widzenia. Tak. A zamówiłeś taksa? Dobra. Dobry. No siema. Dobra. Ty, ja ci zaznaczę, gdzie... no dobra. Ja ci stary zaznaczę, gdzie jest to... ja panu zaznaczę, gdzie jedziemy, dobra? No spoko, spoko, luz. Widzowie, pan to ma S-a. Rozumiem, dobra. Maze Macarena, proszę pana, troszkę długa droga, ale widzowie, tam je się znajduje... Git jeżdżę, wiesz. Luz mam. Dobrze jeździsz. No dobra, spoko, ty też. Widzowie, powiem wam, że Jacob tak intensywnie nie jeździ. Nie no, proszę nie pana. Nie no, luz bluz. Pana luz, powinien dopłacić za tą jazdę. Luz bluz, oni mają więcej płacone, stary, niż... dobra, nieważne. Dobra, o kurde, to wolałem po prawo, to pan... się no czekaj, pa to. Ja mam dla pana pomysł do zapłaty, wie pan jaki? Jaki? Przejazd za darmo, ale my wystawimy panu najlepszą opinię tutaj, że jest pan najlepszym taksówkarzem. No i buenos dias mascarpone, wariat. No i świetnie. To pan już tutaj może nas zostawić, a my zostawimy opinię. Dobra, siemano. Dobra, widzowie, jest steak, chodź. Co jest? O, ja pierdziele, dziarek. Jo, siemano, dziadek! Szczęśliwny giciet! To znowu on? To znowu ja! To znowu ja! Sorry, ty jest dziadek sprzedajek, rozumiesz? Widziałeś Twittera? Wnuczek mi pokazał, zobacz co pisałem na Twitterze. A nawet konta nie ma! To załóż i zobacz co pisałem. Siemano, dobra, zakładam konta na Twitterze. Później napisałem dokładnie, odpisałem samemu sobie, bo nie czaiłem o co chodzi. Dobra, jestem! Kurde, widzowie, Twitter żyje. Dobra. Dziadu, jest. Słuchaj, dziadek. Sigma. Sigmo mój. A je. Zainteresowało mnie tylko jedno auto z całej twojej wyprzedaży. Jesteś to ty. Jest... o tak. Miśniu. Nie, dobra, żartowałem, dziadek, chodź. Pokażę ci, które to. Auto, które mnie zainteresowało, to... Potichary. Żartuję, to Camaro. Transformersy, co jest? No, Bumblebee. Tego nie jest żółte. Ty, jak to kupię na żółte robimy. Bumblebee będzie. Dziadek, mogę wsiąść, odpalić? Czekaj! Ty nie, ja chcę, ja... ty dziadek! Dawaj, przygazuj dziadek, chcę posłuchać. Widzę, posłuchajmy. O kurde, widzę, jaka to ma moc! Ty stary! O Jezus Maria! Ty mi pod głową wchodzisz, k***a! Nie, bo bardzo ty kastanie! Dobra, dziadek, możemy się przejechać za dostawą?
Ty dziadek, dobra, możemy się przejechać na testową? Po cholera, zobacz. Panie w czarnym kurce, pilnuj mi tu! Jak coś, to ich zastrzę. Ej, dziadek! O, jest! Ile to ma koni? A ja nie wiem! Jak to widzę, startuje? 500 lekko! Dobra, dziadek, wyjdzie. Dobra, widzowie, to jest przemocne. Ej, powiedz mi jedno! Co to zrobiłeś z BM-ką? Wdupsłem się. O, cholera, dziadek! No jak! Dobra, widzowie, to jest potęga. Dobra, przeleć tutaj na pełnej, dobra? Lecz, dawaj! Ja prawie czego zapłacę. Dobra, no ja, widzowie, to VMAX sobie będzie mieć dużego, ale sam dźwięk, widzowie, i wygląd, to można z tego zrobić takie ładne ja auto. Ja ci to mogę stringować. Oczywiście, jak to można podkręcić. Widzowie, to można podkręcić na spokojnie, ale patrzcie to. Jak ale to jest przyjemne. Tu jest śnieg, dlatego też, nie? No... Nie, dobra, dziadek, to zawaliście leci, ja pierdzielę. No bo to moje. I to jak bokiem lata. Widzowie, to jest tak piękne auto. Mówiłem wam, widzowie. Po prostu jak chcę zobaczyć, to się a tak wiesz, jak to będzie wyglądało, jak na czarny mat zrobić? Czarne szybki? Co ty na to, żebym to zrobił na Bumblebee? Bumblebee to takie kur***a ty zrobiłem. To złożyła nogi, a ja Bumblebee dostało takiego ciosa z podbródek, że się złożyła. I na śpiocha, tralala. Dobra. Ja pierdzielę, to się tak opowiada. Dobra, słuchajmy. Ja chcę to. To jest. To jest! Stój tu! Dobra. Kurde, zapomniałem, że Jadek jest licencjowanym wojskowym. Jak to jeździ? Zapomniałem, że Jadek to jest to nie jest szybki, ale to stary, ma takie dźwięki, tak się tym prowadzi. Że to bierzesz to? Się... No to jest to jedzie ze 180 to, max, ale to wiesz. Dziadek, jak... Półtora miliona to! Jak to ma przebieg? Dziadek, przebieg, dziadek. Przebieg. Zaraz, przebieg tego. Klienta ważnego, brudna się. A po drugie nie odejść, bo mi zarazi to auto. Nie stać na ale chcę kupić. Nie stać się. Dziadek, przebieg tego. Ile ma przebieg? Ta się wyżę. No. No kurde, to mało. Stary, taka cena. Dłużej zrobić. Taka cena. Przypomina... 70 tysięcy cena. Ukradł to. Tak, tak. Przypominam, że ja mam dwa garaże w mieście. Ja te auto garażuję. Ja kupuję nowe i garażuję i później sprzedaję. Czy to jest 2021 rocznik, tak? 15 km przebiegu. Nikt nie jeździł, poza mną. Wiesz co? Jeździłem na kur... Harry? No. Może być taka cena, bo to nie jest w ogóle nic zrobione w tym aucie. A wydech? Tu jest... Silnik? Ja tu jedynie... Właśnie, jaki silnik? Oprócz... Ja zaraz wam powiem, czekaj, bo ja tu miałem kartki... Dobra, czekaj, otwórzmy maskę po prostu. Założę ten wasz sklep. Ciągniki wybrałem, że. Ty jest potężny silnik. Ładny, stary. Sorry. Nie, no to nie... Brzmi stary? No naprawdę jakoś dowalone. Czy do bagażnika się ładujesz, prawie? No nic, dobra, wizualnie to jest to. Porobione, widzę. Oprócz felk chyba, no. Dokładek jakiś z AliExpress to. Dobra, dziadek, biorę to. Ja bym brał. Bierzesz. Proste, dobra. Dziadek, słuchaj, to weź te papiery, ja kasa przygotuję. Rozliczymy się z tym, w Amunation, bo i tak dzisiaj się jeszcze może spotkamy. No dobra, to w Amunation się rozliczymy. To tam weź przynieść papier na Amunation, dobra? A, na luzie. Ja ci tam czekaj. Dobra, o. Masz tutaj ten, wszystkie dokumenty, bo tam kilka zabrakło, nie? Żebyś mógł jechać. Dobra. No, dobra, trzymaj się. No, trzymaj się. Dokąd jedziemy? Co robisz? Ej, to mu zapłaciłeś? Co? Nie, na Amunation się rozliczymy. A, o kurde, rozumiem kogoś. Stary, spróbuj do góry wylecieć. Do góry. No po stary, klikasz tu, poczekaj, klikasz tu i... Zobaczymy na światło. No. Kurde. A gdzie idziemy? Dawaj, widzowie. No, muszę kasę odebrać. To po kasę. No stary, mówię ci, to jest taka, widzowie, fura. Kurde, dobra, stary. Dobra, gdzie mówiłem ci, że taką perłę znalazłem. Dobra, jedź na mój biznes i kiedy ten w paleto. Dobra. Moje kasy nie odebrałem. Dobra, widzowie, idziemy na nasz biznes i widzowie, naprawdę ta fura mega mi się 70 tysięcy, to jest widzowie naprawdę podejrzana cena, ale widzowie, jak na to, że nic tu nie było robione poza wydechem i nic wizualnie i tak dalej, plus no jak wiecie, widzowie, to auto nie jest za szybkie, bo no 180 wyciśnie, ale długo mu to zajmie, to bardzo jest dobra kwota. Kurde, ale to idzie do góry. No, dobra, stary, jedź tam szybko, bo co odebrasz tą kasę i zwijasz na chatę. Gdzie to jest? To jest to? Nie, dalej? No, dalej. I dalej i tu. Tu, dobra. Ja pierdolę, widzowie, się gubię tutaj, nie byłem tutaj miesiąc ponad. Stary, to jest piękne auto, ci powiem. Oj, coś płacisz. Mam to wjechać? Dobra, wjeżdżam to. No, dostałem SMS-a, że gdzieś tutaj w szafce przednich powinno to być. Nie wiem, czy... No, czekaj, to chyba tu dostałem SMS-a. Stary, widzowie, tutaj podobno jest... Jest, widzowie, coś. Ile? O cholera, widzowie. 240 tysięcy?
Widzowie, czy my będziemy mieć prawie 500 000 widzowie mamy już, ponad 70 odcinków i dopiero teraz, widzowie, zdobywamy kasę blisko 500 000. To jest, widzowie, powalone. Stary, 500 000 prawie mam. Daj. Ogólnie już kasy. Daj pieniądze. Pewnie. Dobra, miałem ci pomóc. Dobra, chcę spokojnie. Tą BM, nie? No to możesz wystawić, a nie wystawiłeś dalej? No nie. W sumie czekam, ona jest w naprawie. No właśnie, no to najwyżej jutro ją wystawię. No. No widzowie, trzeba będzie Camaro oddać do mechanika, bo trzeba będzie je zrobić jakkolwiek. I napiszcie, widzowie, w komentarzu, czy robimy je na kolor Bumblebee, czyli na żółty, czy czarny bardziej. Ale myślę, że Bumblebee kolor by oddał, żółty? Co to? A nie no, żółty? W sumie, mógłby oddać, no. Stary, wiesz co, jaki daj? No. Różowy. No, taki ma na twojej mordzie. A. Co jest? Chyba jakiś prezydent jedzie chyba. No, to pato. Tak, robię. O ty stary, ale go wydymałem. Aha. Dobra. Ma, jeźdź. No i co jeszcze? No, tak szczerze, ta kamera nie jest szybka, ale może będzie kiedyś. Ciebie! Ty, co jest, widzowie? Co to było? Stary, wagon 300 jedzie. Lepsze niż twoje. Dobra, oddajmy to do tego samego mechanika chyba, żeby zrobił. No zobaczysz, jaką robotę zrobią. Zrobią na BMC, nie? No rozbił się, debil. Co za debil? Zobacz, co za debil to jest ten prezydent miasta, ale to Biden. Co? Joe Obama. Barack Obama? Nie, ja jak Obama. O, twój ojciec. O, stary. Włącz się zachodzisz. No tak. Pani się ściknął na stapie, bo już nie ma jakoś na minusie mocno się trzymać. No dobra. A ty myślisz, że to auto też będzie takie oszczędne, jak BMW? Że będziesz się tankował raz na, nie wiem, 10 dni? Nie wiem, ty gdzie jadę? Ty, co jest? Plecy zobacz. No. Czarne no. Znaczy auto. Zamaskowani ludzie. Dobra, weź już jakieś stary. No, stary. Dobra, cholera. Widzisz, to jest racja, bo jeżeli nie ma, to mamy dwie opcje, widzę, wiesz, nie ma z przodu. Nie ma. Bo są takie opcje, że Alfa nie porusza, wiesz, jakimi autami. Insurgentami, no. Czerwona organizacja, kurumami. Ale do tego dochodzi fakt, że kiedyś Kenny powiedział, że za moją głowę jest list skończony na czarnym rynku. Dalej? No, nie wiem, czy dalej jest. Wiem, że na pewno był. No był, ale... A żyje jakoś, więc chyba nie zszedł. Chyba, że poszła info, że nie żyjesz. No nie wiem. Dobra, sobie mi w tyle, stary. Dobra, co robimy? Stary, trzeba biegać. Widzimy stale gdzieś tutaj na tamtą zatokę przed nami, wiesz, którą. No. No i tam się spróbujemy ich pozbyć, bo wydaje mi się, że to będzie najlogiczniejsze. Masz kamizelkę albo coś? Nie, ale staram się nie rozwalić auta, to jest w sumie priorytet. Oj, nie no, nie ma zryski. Nie ma. Spokojnie, folia ochronna jest. Dobra, no. Weź może co na to zjeść. Dobra. O, to nie jest stary auto w offroad, ale... Że mogliby nas teraz odstrzelić, gdyby chcieli. No wiem. Więc troszkę jesteśmy w dupie. Ale dziwne, że nie strzelają. Ale nie zdają sobie sprawę. Zdają sobie sprawę tego, że byliśmy w publicznym miejscu. Chyba. Ale akurat zawsze resztek mnie strzelanie, to zachowali się jak zwierzęta. I nie zwracali uwagi na nic. Dobra. Ktoś jest, stary, bo ktoś stoi autami. Dobra. Stoją tu ludzie. Siadaj. Dobra, widzowie. Strzelamy? Kurde. No, a widzisz inny wybór? Za auto. Co jeszcze? Muszę przejść. Dobra. Tam jest. Ucieka! Cholera, chyba jedzie posiłki wezwać. Stary. No. Radio wejdź, 10. Wejdź na radio 10, jeśli będę osłaniał. Cholera, widzowie. Ciemno się robi. Kredżyk. Korekt, dwóch za skałą. Przechodzą w naszą stronę. Jeden za skałą, jeden jest koło ciebie. Gdzie? Nie żyje. Dobra. Na mnie. Gdzie ostatni? Za skałą cały czas. Nie żyje. Dobrze. Chyba wszyscy, no. Dobra, zawijamy, chodź. Ja pierdzielę, widzowie, zawijamy. Dawidzie, stary, czekaj, jestem w pierwszej stacji. Jeśli fix. O, cholera! Snajper! Nie, co to jest? Żyje jeszcze jeden. Nie, to snajper. Tu ktoś. Z góry snajper! Chowaj się za autem! Cholera, widzowie, mamy snajpera. Tam. O, widziałeś? A, stary, sprawdź, co to jest. Co robimy, stary? Przeszukaj auto, może jest tutaj snajperka. Przeszukaj auto.
Która? Weź długą, masz. Co weź wziąć? Bo teraz stary powiedzieć, co zaraz może zjechać. Trzymaj. Dobra, biorę. Dobra, widzę, gdzie jest to długa, nie mogę. Nie widzę jej. Zobacz, bierzemy broń. Dobra, mamy, widzę broń. Dobra, wiesz. Co? Musisz zabić tego snajpera. Cholera, stary, gruba tu jest. Nie widzę snajpera. Cholera, widzę, nie widzę tutaj. Musisz schować. Jeden zabity. Cholera. No trzeba się tutaj. Zwijamy się, nie! Oj, cholera, po kamerę mi strzelają. Wysadziłbym ich. Przysięgam. Czekaj, szybko. Ja pierdzielę, widzę, nowe auto! Cholera! Nie masz opony, nie masz dwóch, trzech. Ja pierdzielę, stary, nowe auto. Dobra. Ja pierdzielę, widzę, nowe auto. Jak to gonią nas, gonią nas. Ja pierdzielę, stary. Goniący. Stary, dawaj, szybko. Zwijamy stąd. Ta, o cholera, stary. Trzeba dać to auto naprawić. Kolejne auto.